Nieprzypadkowo dziś znajdujemy się przed kościołem sióstr wizytek, przed którym stoi pomnik błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, dlatego że gdy katechizm kościoła katolickiego mówi o czwartym przymiocie kościoła, to mówi o kościele apostolskim. My najczęściej to słowo apostolskie kojarzymy z dokumentami papieskimi, adhortacjami, listami. Czasami kojarzymy z miejscami jak Pałac Apostolski czy Nuncjatura Apostolska, czasami z funkcjami, które sprawowane są zwłaszcza w krajach misyjnych, jak wikariusz apostolski, administrator apostolski, czy wreszcie gdy papież wyznacza do konkretnych zadań, funkcji i czyni nuncjusza apostolskiego, asystenta apostolskiego, czy różnych swoich delegatów. I kiedy myślimy o Kościele jako apostolskim, to o Kościele, który zbudowany jest na fundamencie apostołów, a kamieniem węgielnym tego Kościoła jest Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel. I On przekazał swoim apostołom tą niezmienną naukę, jaką jest nauka Ewangelii przekazywana w Kościele. I Kościół apostolski jest również dlatego, że zachowuje ten depozyt wiary przez wieki za sprawą Ducha Świętego działającego w Kościele, ale jak mówi prefacja o apostołach, Bóg nie opuszcza również swojego Kościoła w czasach zamętu, bo działa przez tych, których powołuje, aby pełnili misję apostolską. I to są rzeczy teologiczne, o których mówi nam katechizm Kościoła katolickiego, kiedy mówi o Kościele apostolskim, ale jeszcze jedna rzecz, która jest niezmiernie ważna. Co to konkretnie dla nas znaczy? I trzeba by było odnieść się do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy mowa jest, że uczniowie Jezusa trwali w nauce apostołów, w modlitwie, w której byli jednomyślni i w łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. A zatem wierzyć w Kościół apostolski to trwać w nauce Chrystusa przekazanej apostołom i ich następcom. To dalej trzymać się tej wspólnoty wiary, którą jest Kościół, trwać jednomyślnie na modlitwie i na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. I ważny taki oblacki akcent w tym naszym rozważaniu na kolejny tydzień Wielkiego Postu. Otóż kiedy we Francji w czasach świętego Eugeniusza próbowano zrobić kościół narodowy, to wtedy święty Eugeniusz sięgał poza horyzont, sięgał do Rzymu i tymi słowami, które stamtąd płynęły, wspierał swoją pracę apostolską. I kiedy dzisiaj czasami słychać różne krytyki dotyczące pasterzy, dotyczące papieża Franciszka, to warto przypomnieć sobie, że kiedy wyznajemy wiarę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, to wyznajemy tę wiarę, która przez apostołów i ich następców jest nam przekazywana, chociaż może nie zawsze nam odpowiada, nie zawsze się z nią zgadzamy.